pan poseł Kowalski. Wy hipokryci z Platformy Obywatelskiej. Boli was to, że w 2016 roku wypalaliśmy żelazem wasze nieprawidłowości. Boli was, że odzyskaliśmy 6 miliardów od Gazpromu. Boli was to, że kradliście przez 8 lat Platformy i PSL-u, kradliście. Spółki Skarbu Państwa domowały, a dzisiaj Orlen, jaki wielki, PGNiG, jaki wielki. Co zrobiliście? Sprzedawaliście majątek narodowy. I co się śmiejesz, człowieku? Zobacz, co robiliście ze spółkami Skarbu Państwa. Rozkradaliście i prywatyzowaliście. I nigdy do władzy nie dojdziecie, bo gdybyście doszli, to byście wszystko sprzedali. Dziękuję bardzo.